Ile stąd jest do Rzeszowa? To wiemy. 300 km. Ile stąd jest do Rzeszowa przez Kraków? Prawie 500. Dlaczego pociąg jedzie do Rzeszowa przez Kraków? Pokonując trójkąt. Oczywiście, nie może jechać proste, bo nie ma po czym. Nie ma infrastruktury. Tak, tak. I te absurdy ciągną się za nami już 25 lat. Tylko że znów, z kolejami jak z drogami nikt nie protestuje przeciwko ich remontowaniu czy budowaniu nowych linii. No właśnie nie. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj porozmawiamy o drogach, mostach, kolejach, lotniskach, wszystkim, co można wpakować do tego worka z napisem infrastruktura. Naszym dzisiejszym gościem jest Bartosz Marczuk, obecnie już od 5 lat członek zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, wcześniej wiceminister rodziny, ekspert Instytutu Sobieskiego, a jeszcze wcześniej mój kolega po fachu, czyli dziennikarz między innymi we Wprost, w Dzienniku Gazecie Prawnej czy Rzeczpospolitej. Witaj Bartoszu, cześć. Cześć, witam. No to najpierw taki quiz, bardzo szybki, z przewidywania, a w ciągu od najbliższej dekady. Będzie CPK czy nie będzie? Będzie. Duży atom, będzie czy nie będzie? Dekady? Myślę, że będzie, choć ze znakiem zapytania. Mały atom. To zależy od technologicznych de facto możliwości, ale jeżeli technologiczne na świecie się pojawią, to w Polsce myślę, że też będzie. Rozbudują ten port w Świnoujściu czy nie? Czy rozbudują w Fort Świnoujściu? Mogą nie zbudować w ciągu dekady. A ta fabryka Intera to już nie jest infrastruktura, co prawda, ale też wielka inwestycja, która miała być i teraz nie wiadomo, czy będzie. Będzie, jeśli czy nie będzie. Premier Donald Tusk będzie asertywny w stosunku do Niemiec, to będzie. Okej. Okay. No to ciekawe, to za jakiś czas sobie sprawdzimy, czy twoje przewidywania się ziszczą. Dzisiaj, tak jak powiedziałem przed chwilą, chciałbym porozmawiać z tobą o inwestycjach infrastrukturalnych, ale najpierw zacząłbym od takiego ogólniejszego obrazka, tego podejścia koncepcyjnego w ogóle do tego, jak państwo powinno działać i czym się powinno zajmować, bo wydaje się, że 8 ostatnich lat, albo nawet dłuższy okres bym tu wskazał, wybiegający poza rządy przedostatniej już w tym momencie ekipy, to lata przekonania polityków, że ludziom to potrzeba przede wszystkim chleba i igrzysk, czyli takiego napięcia pomiędzy taką Polską socjalną a Polską inwestującą, gdzie ta Polska socjalna była bardziej dowartościowana. I mam takie wrażenie, nie wiem jaką ty masz tutaj opinię, że to przekonanie polityków, bo to nie było przekonanie ekspertów, to było przekonanie polityków najczęściej, że w ten sposób mogą łatwo zdobyć głosy. Ono się trochę wali w tym momencie, jak obserwujemy dyskusję chociażby wokół Centralnego Portu Komunikacyjnego, gdzie widzimy, jak mocno ludzie emocjonalnie się w tę dyskusję angażują. Okazuje się, że chyba nie tylko chleba i nie tylko igrzysk im potrzeba. No ja bym się tutaj jednak mocno nie zgodził, że te ostatnie 8 lat, być może w tej warstwie takiej debaty, w warstwie mówienia polityków do ludzi, czy też przeważającej narracji. Rzeczywiście dużo było o tych programach społecznych. Natomiast jak spoglądamy, co się działo pod spodem, no to zwróćmy uwagę. Kończymy sieć autostrad w Polsce, oddaliśmy Baltic Pipe, rozbudowujemy gazoport, uruchomiono gigantyczny projekt budowy CPK. To nie jest tylko lotnisko, ale również realne spięcie Polski południkowe, równoleżnikowe, jeśli chodzi o koleje. Więc te rzeczy infrastrukturalne, które się dzieją i działy, i to też wybiegając już poza te ostatnie 8 lat, tylko te, jakie jest nasze doświadczenie ostatniego ćwierćwiecza, pokazują, że rzeczywiście tutaj udało nam się zrobić naprawdę dużo. Czyli pod tą warstwą takiej politycznej retoryki dnia codziennego, która się skupiała na rzeczach pewnie faktycznie dla polityków najważniejszych z tego punktu widzenia wyborczego, pod tą warstwą jednak coś się działo. Ojo, dużo się działo. No przejdźmy sobie przez na przykład nasze rzeczy związane z bezpieczeństwem energetycznym. Mamy 2006 rok, decyzja o budowie gazoportu i dzięki temu lądujemy w tej chwili z możliwością importu przez morze 7 miliardów metrów sześciennych gazu. Rozbudowywany jest ten gazoport i on jest oddany właśnie 2015-2016 rok. Baltic Pipe, idealny moment, w którym oddajemy ten gazociąg.
Przypomnę, to jest gazociąg, który połączył nas ze złożami norweskimi, idzie przez Danię. 2022 rok, nomen omen, oddany. Mhm. Czyli mamy luty 2022, wybucha wojna. Wiemy już, że nie będziemy kupować gazu od Rosji. I jesienią 2022 oddajemy Baltic Pipe, duży projekt inwestycyjny, warty kilka dobrych miliardów złotych, podobnie jak gazoport w Świnoujściu. I dzięki temu możemy powiedzieć Rosjanom, dziękujemy, dziękujemy. My już nie będziemy od Was kupować gazu, bo ten gazociąg ma z kolei przepustowo 10 miliardów metrów sześciennych, a przypomnę, w Polsce zużywa się rocznie około 20 miliardów metrów sześciennych gazu, czyli jak dodamy sobie gazoport 6,8 i 10 Baltic Pipe, to plus własne wydobycie, jesteśmy niezależni. I to samo się dzieje w autostradach, to samo dzieje się w na przykład tutaj bezpośrednio my inwestowaliśmy jako Polski Fundusz Rozwoju, na przykład jeżeli chodzi o rozwój portów morskich. Więc tu rzeczywiście dużo się dzieje i możemy oczywiście do tego jeszcze wrócić. A ta infrastruktura energetyczna, no, w tym przypadku chodzi o produkcję energii i te pomysły atomowe, to nie jest tak, że one się pojawiły w ostatniej dekadzie, one się pojawiły 20 parę lat temu. To jest w ogóle ciekawe, że ta pierwsza strategia energetyczna Polski nie przewidywała atomu. To dopiero potem wprowadzono tutaj pewne poprawki. I ten pierwszy atom, wedle pierwszych planów i zapowiedzi, miał być już w 2020 roku, o ile dobrze pamiętam. To jest przespana nie tylko dekada, ale dwie czy trzy nawet dekady. To rzeczywiście zgoda. Do polityków, do nas samych mamy sobie co zarzucić, bo polski atom duży to powinien w ogóle już pracować. Już powinien pracować i takie były plany. Oczywiście wiemy, że bez dużego atomu nie jesteśmy w stanie zapewnić sobie bezpieczeństwa energetycznego. Bloki węglowe, które mamy, dożywają już swoich dni. Nawet jakbyśmy w niej dużo pieniędzy inwestowali, to po prostu nie dadzą rady funkcjonować po roku 2030. I to po prostu jest rzeczywiście wielkie wyzwanie. A to nie wyzwanie. Jest tak, że ta dyskusja o atomie, zwłaszcza, była zakładnikiem takiego naszego podejścia, że jak już robimy ten atom, to skorzystajmy z tego maksymalnie, na przykład w ujęciu sojuszy politycznych, tak? I staraliśmy się rozgrywać. No bo jak ogłaszany jest przetarg na budowę czegoś takiego jak blok atomowy, no to się zgłaszają firmy z różnych istotnych krajów, prawda? I no mające swoje interesy. Trudno tutaj uciec od tego, Sebastianie. To znaczy, my powinniśmy lewarować naszą polityką energetyczną, również nasze interesy narodowe. I nie jest przypadkiem, i ja tutaj w ogóle nie mam zarzutów do polityków, że rzeczywiście na przykład pierwszy wybór jest, jeżeli chodzi o Amerykanów, a w tej chwili widać, że drugi wybór być może będą Francuzi, a niekoniecznie Koreańczycy w tej układance. I też wcale to nie jest, myślę, złe myślenie. To znaczy, tam, gdzie my wydajemy pieniądze na jakąś technologię, no nie mamy własnej, tam również możemy pewne zacieśniać relacje, być może budować jakieś sojusze i grać też tą kartą. Tylko problem w tym, że ta polityka międzynarodowa jest zmienna i siła poszczególnych stolic też jest zmienna i ich interesy i ich podejście też jest zmienne i my jesteśmy może trochę tego ofiarą, bo jak obstawimy złego konia, a wiatr zawieje w inną stronę, no to padamy wtedy akurat w tej sprawie ofiarą takiej sytuacji. Skoda, natomiast w tej sprawie no, nie kupujemy elektrowni atomowej od Rosjan. Jak wiadomo, mimo tego, że oni budują elektrownie za granicą również, moglibyśmy, no ale rozmawiamy raczej o tych trzech kierunkach, które wszystkie wydają się tutaj, że są spójne z naszą polityką i naszymi interesami, czyli że mówimy o Amerykanach, Francuzach czy Koreańczykach. To porozmawiamy trochę o CPK, czyli nie o atomie, a o tym, co teraz spędza sens powiek, myślę, że wszystkich i ekspertów, i zwykłych ludzi, i rządu, bo musi sobie z tym jakoś poradzić. Ja nie wiem, jak będzie sytuacja wyglądała w momencie publikacji tej rozmowy, bo rozmawiamy w połowie, w walentynki, w środę popielcową właściwie, więc trudno powiedzieć, co się będzie działo w marcu, jakie decyzje zostaną podjęte. Ale ten projekt to jest projekt na co najmniej dekadę, tak w praktyce, jeżeli mówimy o całości tych inwestycji. Więc na aktualności nasza rozmowa nie straci. Jak na te inwestycje patrzeć? Jak na to CPK patrzeć? Jako na szansę rozwojową, czy może, jak mówią niektórzy, takie marnowanie pieniędzy pod sztandarami megalomańskich haseł? Nie ma praktycznie żadnego argumentu, żeby CPK nie budować. I to mówimy, rozumiem, o CPK jako o projekcie hubu lotniczego pod Warszawą,
jak i realnie dokończenia, czy też właściwie budowy całej sieci połączeń kolejowych w Polsce. Nie ma właściwie też żadnej ekspertyzy, co ciekawe, ponieważ ekspertyzę zamawiała też Platforma Obywatelska w 2009 roku i za 11 milionów złotych powstała taka ekspertyza, więc trochę dziwi mnie zarzuty w stosunku do tego, że spółka obecna CPK wydaje pieniądze na ekspertyzy, gdzie również ta ekspertyza jednoznacznie mówi, konieczne jest wybudowanie hubowego lotniska pomiędzy Łodzią i Warszawą, to jest najlepsza lokalizacja i to się powtarza non-stop. To się powtarza już od czasów Gierka, nomen omen. Więc to nie jest żadna megalomania, to nie są żadne stracone pieniądze, zresztą notabene to nie są duże pieniądze z perspektywy samego lotniska. Jeszcze do tego wrócimy. To są tylko i wyłącznie szanse. Szansa rozwojowa, wzrost gospodarczy, rozwój gospodarczy, wpływy do budżetu, druga rzecz, wpływy z ceł, wpływy z cargo, wpływy z podatków. Trzecia rzecz, komfort życia Polaków, nie marnowanie szansy rozwojowej, jaką jest to, że będziemy latać coraz więcej. No i niekoniecznie musimy latać przez Frankfurt czy Amsterdam, lepiej chyba latać przez Warszawę i rozwijać narodowego przewoźnika i to jest kolejna rzecz właśnie, rozwój narodowego przewoźnika. Bez CPK de facto nasz lot zostanie zdławiony przez konkurencję. No i wreszcie realne kwestie związane z połączeniami kolejowymi, czyli też kwestia bezpieczeństwa militarnego i również połączenia całego naszego kraju siecią nowoczesnych linii kolejowych. Więc ja, możesz zabawić się oczywiście Sebastianie w adwokata diabła i odpytać mnie o poszczególne rzeczy, ale ja naprawdę, i to mam szczerze przemyślane, nie widzę ani jednego powodu, żeby CPK, rozumianego jako projekt dwóch składających się części, czyli hub lotniczy pod Warszawą i koleje, te słynne 12 szprych, nie budować. A co będzie, okej, bo ja też nie chcę udawać, że się jakoś szczególnie dobrze znam na infrastrukturze, odpytywać się z zakrzywienia torów i tym podobnych technikaliów. Natomiast mam takie głębokie przekonanie, że jak proponujemy jakieś działania państwa, które kosztują jednak wiele miliardów, to warto mieć jakieś kryterium sukcesu. Takie, które będzie można zastosować za lat X, jak już te inwestycje zostaną przeprowadzone i zmierzyć, czy udało się osiągnąć zakładane cele. No to jakie kryterium sukcesu, jakie, czy kryteria bardziej, można by zastosować w tym przypadku, kiedy i co one powinny pokazywać, żebyśmy mogli powiedzieć, tak, to była dobra decyzja. Albo nie wiem, za 15 lat temu ktoś powie, słuchajcie, przestrzeliliśmy, bo tego się nie udało zrobić, to kryterium nie zostało spełnione i tak dalej, i tak dalej. Ten cel nie został osiągnięty. No mierników jest tutaj całe mnóstwo. Może dwa słowa też o teorii rozwoju gospodarczego. Infrastruktura jest jedną z podstawowych baz rozwoju gospodarczego. Mówimy o infrastrukturze też, powiedzmy tam, jak patrzymy na literaturę, to mówimy o infrastrukturze ekonomicznej i infrastrukturze społecznej. Społeczna, no to są kwestie szkół, edukacji, zdrowia. Musimy to budować, żeby dostarczać usługi obywatelom, żeby być zdrowi i wyedukowani. A ekonomiczna to są właśnie te wspomniane porty, rurociągi, energetyka, infrastruktura transportowa, kolejowa. I to, co pokazują badania, to są badania, które są publikowane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Bank Światowy, to mówią jednoznacznie. Każdy 1% PKB, który wydajemy na infrastrukturę, oznacza w perspektywie już roku w krajach wysoko rozwiniętych 1,3, 1,2 wzrostu więcej PKB, a w perspektywie 4 lat nawet 1,4% wzrostu PKB. My to intuicyjnie czujemy, tak? My czujemy to intuicyjnie, no, że budowanie dróg to jest większa szansa rozwojowa terenów, które są przyłączane do tych dróg. No, nie wiem, wracamy myślami do, nie wiem, czasów rzymskich, pamiętamy Rzymianie, brukowane drogi, rewolucja, możliwość przemieszczania się, w ogóle generalnie ruch jako rozumiany jako przepływ towarów, usług, ludzi, idei, myśli, to jest coś, co buduje de facto dobrobyt. To jest coś, co buduje dobrobyt. I w związku z tym trudno jest znaleźć przeciwników rozbudowy infrastruktury. I teraz cofnijmy się jeszcze raz do tego okresu, bo to ty właśnie się posługujesz takim, być może trochę wprasowanym, gigantyczne pieniądze CPK, tak?
Otóż proszę bardzo, przyniosłem sobie dzisiaj rządowy program budowy dróg krajowych do 2030 roku. To jest dokument, który został przyjęty przez Radę Ministrów w 2022 roku. 4000 kilometrów jeszcze trzeba wybudować, tak? Dokładnie. Jeśli dobrze pamiętam. To w tej chwili mamy ponad 5000 dróg. Przypomnę, 2003 rok mieliśmy 500 kilometrów dróg szybkiego ruchu i autostrad. I co mówi nam ten dokument? Otóż ten dokument nam mówi tak. W roku 2023-2030, czyli przez 7 lat, na drogi wydamy 295 miliardów złotych. Czy ktoś z tego powodu dostaje histerii? Czy ktoś z tego powodu mówi, nie wydawajmy tych pieniędzy? Czy ktoś z tego powodu mówi, już dość na te drogi wydaliśmy? Bo również w tym dokumencie czytamy, że w roku 2014-2023, czyli przez ostatnie tam 10 lat wstecz, na drogi wydaliśmy 165 miliardów złotych. Czyli jak połączymy to, to powiedzmy w 16 lat wydamy na drogi blisko pół biliona złotych. Bilion to, przypomnę, 1000 miliardów złotych. Nasze całe PKB w roku 2024 to jest rząd wielkości 4000 miliardów, czyli 4 bilionów złotych, no więc nie jest to bagatelna kwota. To jest gigantyczna kwota. I teraz porównajmy to do tego centralnego portu komunikacyjnego, no bo czymż ma być centralny port komunikacyjny? Ale ustalamy, rozumiem, że nikt nie oburza się na to, że wydamy na drogi w ciągu 15 lat pół biliona złotych. Jesteśmy dumni wręcz z tego, tak? Chcemy więcej remontów tak naprawdę dróg. Oczywiście. No, znaczy, ty jesteś z Podkarpacia. Tak. Ja też, jak ktoś mi mówi, że w Polsce już wyremontowane, już nie trzeba, to mówię, sorry, ale jedź na Podkarpacie i jedź na drogi wojewódzkie. Nie te, które są nadzorowane z centralnego tutaj punktu, ale te wojewódzkie. Wybacz, jak ja jadę z Rzeszowa do siebie do Dobrzechowa, no to jest tragedia. Wciąż jest tragedia. To są gminne drogi. To też gminne, wojewódzkie. Absolutnie, wojewódzkie to, absolutnie to, tak. W nie trzeba inwestować. Natomiast tak. Też jeszcze pewnie posłużymy się naszym Podkarpaciem, ale też pewnie przypominasz sobie sprzed 10 czy 15 lat drogę do Rzeszowa przez Radom czy przez Lublin. Tragiczna trasa, tak? Tragiczna trasa, to było 5 godzin czy 6 godzin, w tej chwili to jest droga ekspresowa 3 godziny. To są niesamowite wręcz możliwości, oszczędności i zwiększenie bezpieczeństwa tak naprawdę tego ruchu drogowego. W związku z tym my w ogóle nie podważamy tego, że powinniśmy wydawać pieniądze na infrastrukturę drogową. No i teraz spójrzmy na to CPK. Po pierwsze to jest, tak jak mówiłem, dwa komponenty. Jeden to jest to ten hub podwarszawski. I uwaga, koszt tego hubu, tu też przyniosłem Państwu, bo to warto się zawsze odwoływać do dokumentów, tak? Otóż 24 października 2023 Rada Ministrów przyjmuje w postaci uchwały ten program, faza druga, program inwestycyjny Centralnego Portu Komunikacyjnego. Na stronie 53 znajduje się plan finansowy i lotnisko, czyli hub podwarszawski ma kosztować 46 miliardów złotych. Wedle prognoz, bo to wedle potem prognoz, jeszcze korygowane. To są już prognozy sporządzone 2 czy 3 miesiące temu. Z czego uwaga, 40 miliardów złotych ma pochodzić albo od inwestorów prywatnych, albo spółka ma wyemitować obligacje, które będzie sobie spłacać z zysku. Czyli w ogóle to nie dotyczy nas jako podatników. Uwaga, jeszcze raz, 46 miliardów złotych ma kosztować hub lotniczy, który daje nam rozwój, ruch, o którym mówiliśmy, wzrost naszego operatora narodowego przewoźnika, możliwość rozwoju wreszcie, bo w tej chwili lotnisko Chopina jest po prostu już zatkane i się zaraz zatka. I uwaga, z tego około 8 miliardów to jest koszt, który my poniesiemy jako podatnicy. Przypomnę raz jeszcze, prawie 500 miliardów wydaliśmy na drogi. To znaczy, mnie argument kosztowy osobiście zupełnie nie rusza, zwłaszcza, że twój ulubiony program socjalny w ciągu czasu społeczno-socjalny, od uruchomienia, wygenerował już co najmniej 240 miliardów wydatków. To też jest inwestycja. Możemy o tym rozmawiać, ale to też jest inwestycja. To jest na bardzo filozoficzną dyskusję, co można nazwać inwestycją, bo niektórzy nazywają inwestycją wszystko. To jest za daleko posunięty. To prawda. Ale ja stoję na stanowisku, że to jest inwestycja. Okej, natomiast chodzi mi o to, że skoro nas stać na tego rodzaju programy, które mimo wszystko są inwestycjami, ale w konsumpcję jednak,
czyli przyczyniają się do wzrostu, na zasadzie stymulacji pośrednio, no, tak, budując popyt, ale nie są inwestycjami sensu stricte, czyli nie inwestujesz w coś, co ci generuje zwrot bezpośrednio. Tak. Tak? To ustalmy. Skoro nas stać na to, wydawać 240 miliardów złotych do tej pory, przez najbliższe 5 lat wydamy pewnie więcej niż te 240 miliardów, bo była waloryzowana ta kwota. No to tutaj mówimy o kwocie rzędu 8 miliardów złotych przez najbliższe 4 czy 5 lat. Ten argument mnie zupełnie nie rusza i on jest bardzo mocno populistyczny. To trzeba sobie powiedzieć jasno. Natomiast... Ale to jeszcze tylko, żebyśmy skończyli te koszty, tak? Bo ktoś powie, że pewne rzeczy nie kończymy wątków, tak? Bo albo ktoś się zorientuje, no dobra, to oni tutaj powiedzieli tylko o hubie, a gdzie jest ta cała reszta? Przecież mowa jest w domenie publicznej o 155 miliardach złotych, bądź nawet 300 miliardach złotych, jeżeli mówimy o całym projekcie. No i teraz rzeczywiście jest tak, że to jest ten element lotniczy. Czyli ustaliliśmy 46 miliardów na hub lotniczy. Większość pieniędzy jest albo z obligacji spółki, która później te obligacje spłaca, albo z inwestorów. Zresztą notabene dwóch inwestorów już po prostu się najzwyczajniej w świecie znalazło. To jest francuskie Vinci, które ma 60 lotnisk, i australijski IFM, który ma 16 lotnisk, czyli co, oni zwariowali, że chcą inwestować w polski hub, który ma nie przynosić zysków? Nie, oni po prostu wykładają 8 czy 10 miliardów po to, że chcą na tym zarobić, czyli oni generalnie biznesowo do tego podchodzą. Czyli mówimy o tym, że no, nas jako podatników to ten hub lotniczy tak naprawdę niespecjalnie dużo będzie kosztował. No, w ciągu 4 czy 5 lat te 8 miliardów, to umówmy się, nie jest to duża kwota. Natomiast mamy tą drugą dużą kwotę, tutaj też w tym dokumencie mamy, to jest szacowane do 2030 roku, między 23 a 30, 155 miliardów złotych. I również jest szacowane, że później, gdybyśmy chcieli skończyć ten element kolejowy, czyli te 12 szprych, to może kosztować dalej łączna kwota całego projektu CPK. To tak, bo żeby nie za dużo szczegółów i liczb, to jest 300 miliardów złotych. Czyli w tym jest te 46 na hub lotniczy i innymi słowy około 210 miliardów na realne połączenie Polski kolejami. I teraz wracamy na Podkarpacie. Drogi Sebastianie, jak chcesz tutaj z dworca centralnego pojechać do Rzeszowa wspomnianego, to jakie jest najszybsze połączenie do Rzeszowa w tej chwili? Myślę, że nie ma niczego poniżej 5 godzin. Jest nieco szybsze, ale ono jest prawie 4 godziny. 3:41, ale... Rzadkie jest bardzo z tego, co mi się wydaje. No tak, to jest rzeczywiście bezprzesiadkowe. Ale jak jedzie pociąg? W sensie... Jaką ma trasę? Przez Kraków. Właśnie. I teraz, ile stąd jest do Rzeszowa, to wiemy. 300 km. Ile stąd jest do Rzeszowa przez Kraków? Prawie 500. Dlaczego pociąg jedzie do Rzeszowa przez Kraków? Pokonując trójkąt, oczywiście, a nie prosto. Nie może jechać proste, bo nie ma po czym. Bo nie ma infrastruktury. Tak, tak. I te absurdy ciągną się za nami tylko, już 25 lat. Tylko, że znów, z kolejami jak z drogami nikt nie protestuje przeciwko ich remontowaniu czy budowaniu nowych linii. No właśnie nie. Natomiast właśnie nie. Co innego jest i tutaj... Nie, przepraszam, mówi się o gigantomanii, mówi się o nadzwyczajnych wydatkach, mówi się o niepotrzebnych wydatkach. W sytuacji, kiedy CPK realnie sprowadza się do tego, że budujemy hub lotniczy, my podatnicy wykładamy na to rząd wielkości 8 miliardów złotych, prawie nic, jeżeli patrzymy na to z perspektywy całego budżetu, i wydajemy dużo pieniędzy na realne połączenie Polski liniami kolejowymi. Ale gdyby się skoncentrować jednak na tym rynku lotniczym, to znów pojawia się pytanie takie bardziej, powiedzmy sobie, metodologiczne i o uczciwość tych wszystkich wyliczeń, czy tego, jak są przedstawiane. Bo jak pokazujemy jakąś inwestycję X, że ona będzie kosztować podatników taką kwotę, a z tego mogą mieć na przykład wzrost PKB taki czy siaki,
okej, okay, ale powinniśmy też uwzględnić koszty alternatywne, tak? Czyli po pierwsze, to na co zwracają uwagę krytycy, że no siłą rzeczy to pewnie będzie oznaczać jakąś obniżkę rangi niektórych innych polskich lotnisk, tak przynajmniej się mówi. Druga rzecz, to pewnie to Okęcie już nie będzie potrzebne, czyli gdzieś tam się wygenerują też jakieś straty i koszty zewnętrzne tej inwestycji. Ale Okęcie to jest w tej chwili 400 hektarów dobrych gruntów budowlanych. Tak. Gdyby pójść w ogóle w scenariusz hardkorowy i sprzedać to po prostu na rynku, to mówimy o kilkunastu miliardach złotych. Ja chciałem powiedzieć, że Wiedeń tak zbudowano, współczesny Wiedeń. Dawniej to było miasto średniowieczne. Miało mury olbrzymie, zespół murów. Te mury rozebrano i sprzedano to inwestorom. Oni tam pobudowali te wszystkie piękne kamienice. Jakby sam Wiedeń, sprzedając samego siebie, sfinansował swój rozwój. Także no to tak już jest przećwiczone historycznie. Tak dokładnie można zrobić z... To był XIX wiek. No tak dokładnie można zrobić z CPK. Praktycznie można pokryć to ze sprzedaży tych gruntów. Lotnisko jest Chopina, jest po prostu już w tej chwili zapchane, kolokwialnie mówiąc. Obsługuje około 19 w tej chwili milionów pasażerów, a wszystkie prognozy nam mówią, że będziemy latać coraz więcej, że tych pasażerów w Polsce będzie przybywać. W związku z tym, jeżeli chcemy rozwijać naszego narodowego przewoźnika, jeżeli nie chcemy w cudzysłowie dawać zarabiać hubom innym, czyli latać po prostu do Singapuru, Tokio, Chin, czy dalej w świat przez Frankfurt i tam dawać zarabiać, jeżeli nie chcemy, żeby cargo przylatywało wyłącznie do na przykład Lipska, tylko żeby też przylatywało do Polski, to musimy zbudować nowy hub pod Warszawą i tak co do zasady no, robi dużo krajów. Znów ten argument narodowy. A jeżeli chodzi o lotniska lokalne, absolutnie tutaj nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością, że one padną, bo lotniska lokalne i tak obsługują bezpośrednie połączenia z tymi destynacjami, gdzie te osoby chcą latać tam lokalnie, natomiast jeżeli one chcą latać dalej, to i tak wybierają z lotniska lokalnego, lecą na przykład do Frankfurtu i tam wsiadają do samolotu, nie wiem, do Meksyku. No i chyba lepiej, żeby wsiadali do samolotu między Łodzią a Warszawą do tego Meksyku, przylatując do Baranowa, a nie do Frankfurtu. Często narzekamy, że nie mamy kontroli nad tym, na co przeznaczane są nasze podatki. Otóż częściowo mamy. Możemy przeznaczyć 1,5% naszego podatku dochodowego na dowolną organizację pożytku publicznego. Warsaw Enterprise Institute jest organizacją pożytku publicznego, walczącą o proste i niskie podatki, dodatkowo o wolność gospodarczą i wolność osobistą. Zachęcam do przekazania waszego 1,5% podatku dochodowego na naszą organizację, której numer KRS wyświetli się tutaj. Wracając tylko do tego, co mówisz o narodowym przewoźniku, to tutaj wszystko zależy od perspektywy. To znaczy, ja nie używałbym tego argumentu, że rozwój lotu jest celem budowy CPK. To sobie. Znaczy, jak ktoś uważa, że lot powinien być rozwijany w porządku, to pewnie mu pomoże, ale CPK czy tego rodzaju infrastrukturalne rozwiązania to nie mogą służyć konkretnej firmie. Nie, oczywiście. Natomiast też z drugiej strony... Ta firma jakby jej nie było. Mówiąc wprost, Polska byłaby dokładnie w tym samym miejscu rozwoju, gdzie jest. Więc nie do końca. No bo jeżeli chodzi o linię lotniczą, no to po pierwsze to jest kwestia zarabiania pieniędzy. No przypomnę, 2023 to jest... miliard złotych z zysku netto. No tak, a wcześniej lotu. Wiele lat dopłacania, więc to... No, to była pomoc publiczna wynikająca bardziej z COVID-u niż z... chociaż wcześniej też również, ale pamiętajmy, że ten lot, który generalnie będzie się rozwijał, to też po pierwsze, że jest naszym dobrem wspólnym, a po drugie, no też można wyobrazić sobie, że część tego lotu zostanie sprywatyzowana, tak? Czy to przez polską giełdę. Aby, to właśnie było. I w tym momencie mamy narodowego przewoźnika, który jest... u nas, który przynosi nam dochody, który jest zarządzany rynkowo, bo to też o to chodzi, i się rozwija. Jeżeli my tego narodowego przewoźnika nie będziemy rozwijać, no to będą rozwijać, czy będą pasażerowie latać liniami konkurencyjnymi. Ja jeszcze takie dwa państwa bym tutaj przywołał jako właściwie antywzorce inwestowania publicznego w infrastrukturę. Trochę zaskakujące pewnie przykłady, ale
Bo może zacznijmy od tego, że mam wrażenie, że ta dyskusja w ogóle wokół infrastruktury CPK to jest zbyt mocno dopompowany balonik. To znaczy obie strony podają w emfazę, wchodzą na wysokie C. Jedni mówią właśnie, jak przedtem starałem się to zarysować, że to jest wielkie marnotrawstwo i przekręt. Drudzy mówią, że o matko, bez tego to Polska się zawali. A ja bym zszedł na ziemię na znacznie niższy poziom i uznał to za coś zupełnie normalnego, że właśnie inwestujemy w drogi, w lotniska, coś, co nie wymaga takiej dużej dawki emocji, tylko to jest całkiem rozsądne. Że, tylko skąd się te emocje biorą, to jest polityczny element tego sporu. Zgoda. Po pierwsze, trochę te emocje biorą się stąd, że Prawo i Sprawiedliwość wystawiło sobie na sztandary i bardzo mocno połączyło de facto CPK ze swoją formacją. I to wzbudza emocje wśród, upolityczniło w dużym wśród skrócie ludzi, którzy ten projekt nie są specjalnie sympatykami tej formacji, ale z drugiej strony też no nie pomaga też obecny rząd, który cały czas no mówi o tym, że ekspertyzy mówią, żeby nie budować, że tam zostały wydane jakieś pieniądze nadzwyczajne, że spółka wydała 2,7 miliarda złotych na prace przygotowawcze. No na Boga. No jeżeli chcemy wykupić grunty, kupić projekt, złożyć odpowiednią dokumentację, no to kto ma to zrobić? No, robią to ludzie, którzy są wynagradzani. Wiadomo, że każda inwestycja wymaga fazy przygotowawczej, tak jak jest z autostradami, do tego jesteśmy przyzwyczajeni. Nie rozumiem, dlaczego ktoś miałby mówić, że inaczej by było przy okazji lotniska, a później fazy realizacyjnej. Więc ja tu, obserwując tę dyskusję wokół CPK, już przechodząc do tej kwestii właśnie tej rozmowy i debaty, to ogromnie się cieszę, naprawdę ogromnie się cieszę i myślę, że tutaj akurat się zgodzimy i ty jako wiceprezes Warsaw Enterprise Institute też by chyba się z tym zgodzisz, że generalnie to, co łączy Polaków w tej sprawie, to jest ambicja i aspiracja. Znaczy mówią, chcemy tego rozwoju, chcemy tego lotniska, chcemy tego hubu, bo chcemy rzeczywiście inwestować w infrastrukturę. Absolutnie się zgadzam, ambicje i aspiracje są dobre i trzeba nam tego więcej, tylko też trzeba mieć ten rozsądek, żeby wiedzieć, kiedy ambicja zaczyna być chora. I stąd te moje dwa przykłady, które chciałem wymienić. Po pierwsze, Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone, które od lat 70. przestały inwestować właściwie w infrastrukturę. Mają olbrzymią zapaść, potrzeby infrastrukturalne, inwestycyjne są na poziomie pewnie 2 PKB Polski. Teraz, no chyba był ten projekt 2 bilionów dolarów, które ma być wydane w infrastrukturę. Tak, to Joe Bidena. Już jeszcze przed Bidenem, po kryzysie finansowym, część tego pakietu ratunkowego, stymulacyjnego miała być inwestowana w infrastrukturę, ale to się nie za bardzo udało. I Ameryka pokazuje, co jest, jak elity zapominają o... co się dzieje, jak elity zapominają o właśnie tych podstawowych funkcjach państwa, bo ja uważam, że to jest podstawowa funkcja państwa. Tak. Przepraszam, rozdawanie 800+, z całym szacunkiem, ale podstawową funkcją państwa jest budowanie dróg, chodników i pilnowanie, żeby na nich był porządek. I teraz tamto zaniedbano, jak się jedzie amerykańskimi pociągami, to się czujesz jak w Shakerze, to trzęsie się człowieka, autostrady są dziurawe, tam bodaj wyliczono, że roczny koszt zakorkowanych dróg to jest w straconym czasie, to jest około 90 miliardów dolarów, a mosty się literalnie walą, także sytuacja jest tragiczna i to jest przykład, że zaniedbano te inwestycje i niestety mam wrażenie i tutaj też schodzimy z tego wysokiego C wielkich projektów, że te inwestycje w polską infrastrukturę, która już jest, a która potrzebowała modernizacji, rozbudowy, konserwacji, nie były prowadzone tak, jak być powinny. To na przykład, żeby wymienić sieci energetyczne. Tak, to jest wciąż wielka potrzeba inwestycyjna, 130 miliardów złotych bodaj, żeby to doprowadzić do jako takiego stanu i żeby to odpowiadało potrzebom nowoczesności. Ale też mosty. NIK skontrolował kilka województw i okazało się, że prawie 50% skontrolowanych mostów w tych województwach to są albo w głębokiej zapaści, albo wręcz grożą, niektóre z nich grożą katastrofą budowlaną. I pytanie jest takie, czy jak my się koncentrujemy w Polsce na tym wielkim czymś, to czy nie zapominamy o tych mniejszych rzeczach?
i czy to nie jest błąd tej emocjonalnej dyskusji i tego, że brakuje takich ludzi, co wylewają zimny prysznic, mówią, ok, w porządku, tutaj CPK, ale jeszcze jest to do zrobienia i o tym nie można zapominać. Tylko, że uzgodniliśmy tutaj chyba, że po pierwsze hub lotniczy nie wyssie całych pieniędzy budżetowych, które nie trafią do gmin, bo gminy rozumiemy, mówimy o gminnych inwestycjach, a po drugie, no, że nie chcemy jeździć z Warszawy do Rzeszowa, czy później dalej do Sanoka, bo taki ma być też ta szprycha 5-6 godzin, tylko no, jakby czujemy, że coś jest nie tak w tym i akurat tutaj ta szprycha ma umożliwić dojazd do Rzeszowa z Warszawy w niecałe 2 godziny. I to są korzyści, tak? I to są korzyści ewidentne. Więc ja absolutnie się z Tobą zgadzam. Rzeczywiście, jeżeli spoglądamy sobie na te poszczególne odcinki, no to mamy tutaj zaniedbania, jeżeli chodzi właśnie o energetykę, choć fotowoltaika, no to, ale to też dzięki ludziom bardzo wzrosła, to jest już w tej chwili zainstalowanej moc chyba 12 albo 16 gigawatów, ale rzeczywiście przesył energii, mamy zaniedbania. Jeżeli chodzi o drogi, to myślę, że jak pamiętam i czytałem raporty związane z stanem dróg, to one były wręcz alarmistyczne jeszcze 10 czy 15 lat temu. Teraz mówimy już o pewnych wyjątkach albo o pewnej, no, pewnej mniejszości i teraz też jesteśmy na to już wrażliwi, tak? Bo jeździmy nowoczesną infrastrukturą dróg szybkiego ruchu. Mamy co do zasady też oczekiwania spore wobec naszych lokalnych władz, żeby nie jeździć po błocie, żeby powstawały chodniki, drogi rowerowe. Też wspomniałbym o kanalizacji, to jest też bardzo ważny temat, ale to się pod spodem cały czas dzieje. Tutaj też ukłon w stronę rządu poprzedniego, że uruchomił ten duży projekt inwestycji tak zwanych strategicznych. To naprawdę 60-70 miliardów poszło do samorządowców, którzy rzeczywiście dzięki temu bardzo duże pieniądze w infrastrukturę inwestowali. Tylko ja nie stawiałbym tutaj, Sebastianie, albo, bo te nasze doświadczenia z drogami, gdzie mówimy o tym, że wydaliśmy już w tej chwili kilkaset miliardów, a kolejne wydajemy, pokazują nam, że można robić równolegle z budżetu centralnego te duże inwestycje, bądź też szukając też inwestorów, bądź właśnie emitując dług, tak jak ma być zbudowany, CPK, i równolegle pilnować tego, żeby samorządy miały pieniądze na inwestycje. Co do tego na pewno zgoda, tylko moim zdaniem problemem jest polityka. I właśnie to, co nawet nawiązałeś do tego, że PiS przykleił do CPK tą łatkę partyjną. To jest charakterystyka wszystkich polskich polityków, że absolutnie każdą rzecz, którą robią, muszą opisać jako wielki sukces mojej partii. I tak działa polityka. No, tak działa polityka, ale być może w wspomnianych Stanach Zjednoczonych ale też tak działa polityka. No tak, i powinniśmy się uczyć na błędach i to starać się jakoś ograniczać, bo Stany Zjednoczone to jest pierwszy przykład, tam zaniedbania. A z kolei Chiny to jest przykład tego, jak tam nie ma tej polityki na zasadzie walki o władzę. Nie ma walki o władzę. Znaczy wewnątrz partii komunistycznej oczywiście jest walka o władzę, frakcji. Ale nie ma wyborów, nie trzeba walczyć o wyborców. Trzeba po prostu zaspokajać właśnie potrzeby fundamentalne swoich mieszkańców, żeby się nie buntowali i potrzeby 100 milionów członków partii komunistycznej i oferować im różne frukta. Jak im te różne frukta oferować, no to utrzymywać państwowe firmy, jak najdłużej się da, państwowe banki, tam nie ma banków prywatnych, przypominam, i dużo inwestować w infrastrukturę. Więc Chiny w ciągu ostatnich 20 lat naprawdę dużo inwestowały w infrastrukturę. To jest bardzo ciekawe, bo jak Deng Xiaoping zaczął reformować Chiny, to te reformy infrastrukturalne czy inwestycje, one były śladowe. One przez kolejne 15 lat nie nadążały za rozwojem gospodarczym. Czyli ludzie już chcieli się przeprowadzić do lepszej roboty, ale nie mieli jak, bo nie mieli po czym tam do tej nowej roboty dojechać. Prawda? Jeszcze już na bok odsuńmy te kwestie prawne, że tam były utrudnione po prostu ruch ze wsi do miast chociażby. Natomiast faktycznie ostatnie 20 lat olbrzymia zmiana. Wszyscy się ekscytują szybkimi chińskimi pociągami. Obserwujemy te filmiki na YouTubie, jak jedzie sobie ktoś pociągiem i ustawia monetę na parapecie w wagonie i ta moneta na sztorc sobie stoi przez całą podróż. Jakie to super szybkie i wspaniałe, prawda? Natomiast co się okazuje dzisiaj? O tym się nie za dużo mówi, ale Chiny są właściwie najbardziej zadłużonym państwem świata. Są bardziej zadłużone, to mówię o całkowitym zadłużeniu, czyli zarówno państwa, jak i gospodarstw domowych, jak i firm,
to jest ponad 280% PKB Chin. Stany to jest ponad 250%. Przyrost tego zadłużenia jest dwa razy szybszy niż w Stanach i był dwa razy szybszy niż w Japonii, która też jest bardzo zadłużona. Dlaczego? Co jest odpowiedzialne za te długi, których już teraz nie można spłacać, gdy teraz już są wprowadzane programy ratunkowe, co zrobić, żeby się z nich wykopać? Są wstrzymywane inwestycje infrastrukturalne chociażby. No właśnie te inwestycje. No to przeinwestowanie. Tylko my nie mówimy o przeskalowaniu inwestycji. My nie mówimy w Polsce o przeskalowaniu inwestycji. Ja się zgadzam. Czy Chińczycy, jeżeli chodzi o kwestie autostrad, czy rzeczywiście tej chyba 40 tysięcy kilometrów tych połączeń szybkich kolejowych, tutaj dokonały jakiegoś niewyobrażalnego skoku. Ja polecam wszystkim zobaczenie sobie mapy Chin na Google Map, jak wygląda, jeżeli chodzi właśnie o sieć autostrad. Często tam zaglądałem jeszcze przez ostatni czas, od jakiegoś już dłuższego czasu, i to rzeczywiście jest absolutnie imponujące. Natomiast to, o czym też mówisz, jeżeli chodzi o Chiny, to oni też przeinwestowali w nieruchomości. Tam tak, są całe dzielnice bloków, które mają po 30-40 pięter. Ale oni traktowali nieruchomości jako element infrastruktury. Ale jako też nie. Oni też traktowali prywatni ludzie jako element inwestycji na przyszłość, bo tam jest skromny system emerytalny, to miało być zabezpieczenie. Przeinwestowali, zgoda. Tak. Natomiast my w Polsce akurat nie mówimy o przeinwestowaniu, tylko mówimy o czymś zupełnie podstawowym. Mhm. O czymś zupełnie, absolutnie podstawowym. Jeżeli mówimy w kontekście naszych inwestycji, zaniedbanych na przykład, tak? Mhm. Czyli atom, no bez tego po prostu nie będziemy mieć energii, więc musimy to wydawać pieniądze. Mówimy linie przesyłowe, no bez tego po prostu już w tej chwili wiele gospodarstw domowych nie jest podłączanych ze swoimi instalacjami fotowoltaicznymi, mają odmowy, bo nie ma przepustowości w sieciach. Koleje, nie mówimy o kolejach dużej prędkości z wspomnianego Sanoka do Szczecina, tylko o zaledwie Y-ku, Warszawa, Łódź, Poznań, Wrocław. I dokończeniu de facto i zerwaniu z tym postzaborowym podziałem i nieskomunikowaniem całej Polski. Hub lotniczy będzie 12 czy 13 lotniskiem w Unii Europejskiej, a jesteśmy 4 krajem, jeżeli chodzi o wielkość gospodarki, czy 5 w Unii Europejskiej. W związku z tym my nie mówimy o przeskalowaniu. My mówimy tak naprawdę o tym, że pewien standard musimy tutaj osiągnąć. Oczywiście każdy powie, ale co to jest standard? Natomiast jak spogląda się na przykład na sieć tych dróg szybkiego ruchu na zachód od Odry, no to widać, że tam generalnie jest nieco inaczej. No dobrze, teraz jeszcze nie mówimy o przeskalowaniu, ale to nie jest tak, że mamy sytuację daną raz na zawsze i może za jakiś czas się to zmieni. Wiatry zawieją polityczne w inną stronę. Jak na przykład zostaną uruchomione te pieniądze unijne, z KPO i innych funduszy, może się okazać, że politycy będą się zastanawiali, jak je wydawać, bo mamy teraz taki dostęp do pieniądza, że możemy go swobodnie wydawać. I nagle się okaże, że te inwestycje różnego rodzaju publiczne będą kwitnąć, czy rosnąć jak grzyby po deszczu, bez pomyślunku, właśnie bez analiz, bez ekspertyz, tylko dlatego, że mamy dodatkowe pieniądze. I może sobie wyobrazić scenariusz, gdzie w długim okresie budujemy dużo takich aktywów, właśnie jak drogi, autostrady, mosty, lotniska i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i elektrownie, i linie przesyłu, i wodociągi, rurociągi, gazociągi. I okazuje się, że koszty utrzymania, bo to nie jest tak, że sobie wybudujesz i masz na zawsze, to znowu lekcja amerykańska, że koszty utrzymania są tak wysokie, że jedyne, co nas budżet będzie mógł finansować, to właśnie odtwarzanie tej tkanki infrastrukturalnej. Ja bym sobie scenie trochę przewrotnie, że chciałbym mieć ten ból głowy. To znaczy, że chciałbym mieć ból głowy, że mamy już tych inwestycji infrastrukturalnych za dużo, natomiast pamiętajmy, że wszystkie inwestycje infrastrukturalne, tu też odwołam się jeszcze do niewspomnianego przykładu, w 2004 roku w Gdańsku, w porcie Gdańsk, była plaża tam, gdzie w tej chwili stoi największy port kontenerowy na Bałtyku. Jakby osobiście jestem to nieco zaangażowany emocjonalnie, ponieważ Polski Fundusz Rozwoju jest współudziałowcem tego portu. Nazywa się ten port Baltic Hub i w tej chwili może przeładowywać 3 miliony tych kontenerów takich standardowych rocznie, a budujemy tam wspólnie też właśnie z branżowymi inwestorami z Singapuru i z Australii, którzy się zajmują
właśnie portami. Budujemy tam w tej chwili terminal trzeci. Uwaga, sypiemy tam 36 hektarów. Już w tej chwili jest wysypana wyspa, czyli Polska powiększyła się o te 36 hektarów. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ta inwestycja infrastrukturalna, po pierwsze, może być robiona w dużej części przez inwestorów, a po drugie przynosi ogromne zyski. Ten port w tej chwili już generuje do budżetu państwa z tytułu podatków i ceł 8 miliardów złotych rocznie, oprócz tego, że zarabia na tyle na siebie jeszcze, że może, no właśnie, nie, że to może jest, to jest... generować jeszcze zysk, który, dzięki któremu buduje kolejne, tak, czy właśnie, inwestuje. W związku z tym, jeżeli mówimy o CPK, absolutnie biznesowo spinający się projekt. Dowód, po pierwsze, są inwestorzy zagraniczni, branżowi, jak wspomniałem, jeden ma 60 lotnic, drugi 17, no chyba nie wchodziliby, jakby nie wierzyli w tę inwestycję, a oprócz tego sama spółka lotniskowa, która ma się jakby być właścicielem portu, zamierza wypuścić obligacje i nie ma z tym problemu, że ktoś mówi, nigdy w życiu wam tych obligacji nie kupi, bo je nigdy nie spłacicie. To jest samograj. Czy da się narzucić? To jest realny samograj. To jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo właśnie się zastanawiałem nad tymi kwestiami finansowymi. No tak naprawdę one mi spędzają sens powiek, one mnie najbardziej niepokoją. Jak to te inwestycje raz już wybudowane, potem utrzymać, rozwijać, modernizować. I teraz, no co ty mówisz, jest jakby pewnym powiewem optymizmu, no bo mówisz, że to się właściwie da samofinansować w oparciu o czy prywatnych inwestorów, czy jakieś dodatkowe instrumenty typu obligacje można emitować. Czy dochód po prostu z działalności, podstawowej. Tak. Nie ma darmowych lunchy i nie ma darmowych podcastów. Można by uzupełnić słynne powiedzenie Miltona Friedmana. Proszę Państwa, w tym roku na naszych kanałach YouTube ukazuje się znacznie więcej treści. W związku z powyższym postanowiliśmy poprosić Was o wsparcie za pośrednictwem serwisu Patronite. Jeśli cenicie to, co publikujemy, zachęcam serdecznie do przekazania wsparcia. To jest taki idealny świat, a w świecie nieidealnym... No nie, przepraszam, bo drogi na przykład się już nie inwestują, bo nie mamy opłat za autostrady. No tak. I to trzeba utrzymywać. Są różne rodzaje tych inwestycji. No właśnie to jest ten, ale właśnie to jest to pytanie, tak? Na ile da się wprowadzić takie twarde ograniczenie budżetowe dla tych większych inwestycji infrastrukturalnych? No bo jeżeli dopuścimy taką sytuację, że okej, fajnie by było, gdybyście się utrzymali, mieli inwestorów, mieli dochód, ale w razie czego, prawda, zawsze możecie zapukać tutaj do nas i poprosić o dodatkowe 100 miliardów na remont, tak? No to prędzej czy później ktoś zapuka i poprosi. Czy da się te inwestycje tak ustawić też prawnie, ustawowo w naszym systemie, żeby one nie tylko mogły się finansować, ale żeby to było warunkiem sine qua non ich istnienia. Znaczy, ja raz jeszcze powtórzę, no jeżeli mamy dokument przyjmowany w październiku, raz jeszcze się do niego odwołam, tam wszystko jest. Czyli co to oznacza? Znaczy, są jasne przepływy finansowe, jasny model biznesowy. Co to oznacza? To oznacza, że to podlega kontroli. Znaczy, po pierwsze, że zajmuje się tym w ogóle rząd, który no ma analizy, ma ekspertyzę i mówi realne, nierealne. Po drugie, jest to sprawdzane przez rynek, no bo inwestorzy się znaleźli. Po trzecie, jest to sprawdzane przez ekspertów, czyli jest kontrola społeczna nad tym, tak? Czyli mówimy, okej, no rząd przedstawił jakiś dokument, każdy może przyjść go przeczytać i powiedzieć, to jest nierealne w ogóle. To jest nierealne, lotnisko się nigdy w życiu nie spłaci, tak? I to jest ten element kontroli społecznej i też ekspertyzy rządu, też naszych przedstawicieli, posłów, którzy mogą o to dopytywać. I to można w ten sposób ustawić. Ja się tutaj absolutnie ze sobą zgadzam. To można w ten sposób ustawić. Natomiast pamiętajmy, że część tych inwestycji infrastrukturalnych, tak jak wspomnieliśmy, na przykład drogi czy kolej, to nie da się przełożyć idealnie, że to jest jeden do jednego, tak? No bo oczywiście, że jak będzie większy ruch, to polskie linie kolejowe, które odpowiadają za infrastrukturę, będą na tym zarabiać, no bo będzie im płacił operator, który będzie używał tej infrastruktury, ale z perspektywy takiej długoterminowej, to też nie możemy tylko i wyłącznie patrzeć na tak zwaną, ja to nazywam terror Excela, czyli mówimy, jak w Excelu nam wyjdzie tutaj ten wydatek, to jak zamkniemy ten odcinek mniej używany, to dzięki temu zaoszczędzimy X i ten wydatek nam się zwiększy w oszczędność, tak? Tylko że pamiętajmy, sami jesteśmy, ty i ja z Podkarpacia, że to są też koszty społeczne. To znaczy, jeżeli my nie dostarczamy tej infrastruktury, na przykład na wschód Polski, no to tam jest niższy rozwój,
A niższy rozwój oznacza mniejszą liczbę miejsc pracy, a mniejsza liczba miejsc pracy oznacza też presję emigracyjną. I na przykład z naszego Podkarpacia, między roczniki 78-84, liczne roczniki, ja sprawdzałem sobie to w GUS-ie, wyjechało 9% ludzi w trakcie emigracji poakcesyjnej, czyli po 2004 roku. Jeżeli spoglądamy na to z tej perspektywy, młody człowiek wyjeżdża, dzieci rodzą mu się w Wielkiej Brytanii czy w Irlandii, to są niepowetowane straty też dla naszej gospodarki, bo co jest najcenniejszym aktywem gospodarki? Ludzie. Ludzie są najcenniejszym aktywem gospodarki. Więc my musimy patrzeć na to też z perspektywy długoterminowego rozwoju, czyli to, do czego odwoływałem się i co jest udowodnione też w badaniach. Inwestycja w infrastrukturę oznacza wzrost wyższy gospodarczy i większą i później ten zysk jest wyższy niż te wydatki, które poniesiemy. Co do zasady ogólnie absolutnie zgadzam się, że trzeba tego pilnować, że nie można tego przeskalować, że potrzeba podejmować decyzje zawsze racjonalne, bo nigdy nie mamy nieograniczonych środków i zawsze musimy podejmować tę trudną decyzję, to czy to. Natomiast no nie możemy tutaj, myślę, dyskutować na ten temat, czy inwestycje w infrastrukturę, nawet jeżeli to są inwestycje w taką infrastrukturę, która nie przynosi bezpośrednio już takiego bezpośrednio takiego rachunku ciągnionego, przychody, koszty, zysk, że to jest strata. To co to zasady zgoda, oczywiście. Natomiast tak się zastanawiam, no bo to nie jest też tak, że mamy 100% gwarancję, że to zadziała, prawda? Że CPK, jak już zostanie wybudowany, to będzie generować ten ponadprzeciętny ruch. Gwarancję mamy, 100%. Mamy. Tak jest. Czyli dałby sobie rękę uciąć. Oczywiście, no bo mamy w 2023 roku w tej chwili już ruch na samym okręcie. Cześć, jeszcze raz, dałby sobie rękę uciąć. Tak, dlatego że są sloty, które przewoźnicy proszą nas tutaj na lotnisku Chopina o to, żeby więcej wykonywać operacji lotniczych. Bo jest większe zapotrzebowanie na ten ruch. A my mówimy, nie możemy. Nie możemy wam dać slotów, ponieważ mamy 600 kilkadziesiąt operacji przewidzianych na lotnisku Chopina, bo mamy, przypomnę, ciszę nocną pomiędzy 23 a 6 rano ze względu na warunki środowiskowe, jakie tutaj są i że to jest lotnisko w centrum Warszawy. W związku z tym 7 godzin lotnisko jest wyłączone. Jeżeli my przenosimy ten ruch na zewnątrz, no poza czarnymi łabędziami typu COVID, nie wiem, epidemia, wojna i zjawiska nadzwyczajne, daję sobie rękę uciąć, że to lotnisko będzie obsługiwać o wiele większy ruch. Zresztą przypomnę, że w pierwszej fazie mówimy o lotnisku, które ma obsługiwać do 34 milionów. A sama Warszawa jako miasto na tym nie ucierpi? Bo wydaje się, że do tego pewnie nikt nie zbadał, ale że ta bliskość Okęcia i łatwość kontaktu ze światem, no to jest jeden z powodów, dla których mamy tutaj właśnie, czy jest łatwość kontaktu z światem? Międzynarodowe. Jak lecisz w tej chwili do Vancouver? Jak lecisz w tej chwili do na przykład... Ruch z Vancouver, między Vancouver a Polską też jest generalnie niezbyt chyba jakoś szczególnie intensywny. No dobrze, no to w takim razie jak lecisz, tu akurat jest bezpośrednie połączenie, ale nie wiem, do Singapuru z Polski w tej chwili. Może i wsiadasz w taksówkę, jesteś na Okęciu za 15 minut, jeżeli mieszkasz w Warszawie, ale co robisz później? Lecisz do Dohy, lecisz do Frankfurtu, w drugą stronę, lecisz do Amsterdamu, tam się przesiadasz, czekasz 3 godziny i lecisz dopiero tam. W związku z tym ta twoja podróż zajmuje ci 20-22 godziny łącznie. Natomiast jeżeli masz spod Warszawy, do której możesz dojechać 15 minut kolejką szybko, ale dobra, zakładajmy, że 30 minut i wsiadasz tam bezpośrednio i lecisz do wspomnianego Singapuru, to tę trasę pokonujesz 12 czy 13 godzin. Pytanie, ile kontaktów biznesowych to są kontakty wymagające rejsów międzykontynentalnych? Korea jest dobrym przykładem. Od momentu uruchomienia... Od momentu uruchomienia bezpośredniego połączenia Warszawy z Seulem kilkaset procent. Oczywiście nie możemy ceteris paribus powiedzieć, że wojna, to duże zamówienia tylko i wyłącznie to, ale rzeczywiście jest tak, i to też jest udowodnione, że te bezpośrednie, bezpośrednie połączenia rzeczywiście generują ruch. A ruch, co oznacza ruch? Przepływ myśli, ludzi, kapitału, towarów, usług. W związku z tym naprawdę my, już będąc krajem z ambicjami, 20. gospodarką świata, powinniśmy mieć połączenia takie na cały świat z własnego terytorium, a nie korzystać de facto cały czas z pośredników. W związku z tym jestem przekonany o tym, że ten ruch rzeczywiście w Baranowie będzie. Zresztą te prognozy IATA, to jest taka organizacja, która zajmuje się tym prognozowaniem ruchu lotniczego, mówią jednoznacznie,
że ten ruch będzie w ciągu 10 lat podwojony, bo średnio Polak w tej chwili lata raz, średnio w Europie Zachodniej, mieszkańcy Europy Zachodniej latają w roku, około 3 razy i my będziemy po prostu konwergencję tutaj doświadczać. Jakby tak sobie zsumować wszystkie finansowe potrzeby państwa na najbliższą dekadę i wziąć pod uwagę też te nowe potrzeby generowane przez polityki europejskie, też te wszystkie różnego rodzaju benefity socjalne, które się pojawiają co roku nowe w Polsce. No i wydatki stałe, bo mamy olbrzymią sferę budżetową, którą trzeba też jakoś dowartościowywać i cały czas waloryzować te ich pensje, czy to lekarzy, czy to pielęgniarek, czy to nauczycieli i tak dalej. Biorąc to wszystko pod uwagę, nie ma takiej obawy, że tworzymy taki schemat wydatkowy na najbliższe 10 lat w sumie, że on się nie obroni, bo to nie jest tak, że ten wzrost gospodarczy, to Pan Bóg zszedł na ziemię i powiedział, Polska będzie krajem, który zawsze będzie rósł. Nie było takiej sytuacji w historii świata. Nie ma tego zapisanego w Piśmie Świętym, ani w żadnym innym. I może się okazać, zresztą teraz też są takie pierwsze jaskółki, nie jaskółki, raczej sępy recesyjne gdzieś się unoszą nad europejską gospodarką, w tym polską, że faktycznie wpadniemy w jakieś głębsze tarapaty i przestaniemy po prostu móc finansować te wszystkie wydatki. Tylko właśnie, tylko właśnie to jest pułapka rozumowania. Ponieważ po to, żeby się rozwijać, to trzeba inwestować. I teraz tutaj odpowiem bezpośrednio, bo masz, rozumiem, dystans do wydatków socjalnych. To jest zawsze gra. Znaczy mamy grę w sumie na koniec dnia zero-jedynkowo, czyli mamy określoną pulę pieniędzy i na co się wydajemy. Więc jeżeli podjęliśmy decyzję tutaj, na podstawie tego dokumentu, że zbudujemy za te kolejne 295 miliardów złotych drogi, to państwo musi tym dokumentem się posługując, na tę kupkę rocznie, tę część tych pieniędzy, 20 kilkanaście miliardów złotych ułożyć. Mhm. A w związku z tym, w cudzysłowie, odbiera tlen pomysłom na wydatkowanie tych pieniędzy gdzie indziej. No bo mówi minister finansów, premier, ktokolwiek inny, no ale nie ma, po prostu te pieniądze są przeznaczone na inwestycje. I w związku z tym ja bym odwrócił twój tok rozumowania, czyli powiedział sobie tak, jeśli nie zabukujemy pieniędzy na inwestycje, to po pierwsze mogą się pojawić różne dziwne pomysły, a po drugie to my się nie będziemy rozwijać, bo jak mówimy, raz jeszcze wracamy do badań, każdy 1 zł wydanych na inwestycje generuje 1,3-1,4 zł w postaci większego PKB w perspektywie 4 lat, czyli trzeba odwrócić ten tok rozumowania i powiedzieć sobie, to, że wydajemy na inwestycje, oznacza, że będziemy się rozwijać, z zastrzeżeniem oczywiście twoich słusznych argumentów związanych z przeskalowaniem. I też pamiętajmy o tym, jakim my jesteśmy miejscu, bo to też często pewne mity tutaj się rozwijają. Nasze PKB w 2024 roku to jest rząd wielkości 4 bilionów złotych, czyli mówiliśmy, że to jest 4000 miliardów złotych. Nasze zadłużenie, liczone ze wszystkim, już z PFR-em, BGK-iem, bo to ktoś zaraz podniesie, to jest rząd wielkości 50% PKB. My jesteśmy jednym z mniej zadłużonych krajów w Unii Europejskiej. Ja nie chcę oczywiście nawoływać do tego, żeby to zadłużenie wzrastało, bo uważam, że ten rząd wielkości 50% jest w jakiś sposób optymalny. Natomiast my nie jesteśmy żadnym bankrutem, żeby była jasność. My inwestycje, całe inwestycje rocznie, w Polsce to jest tam, pamiętamy wszyscy, mieliśmy dążyć w kierunku 25% PKB. No w tej chwili to jest rząd wielkości 17-18% PKB. To są wszystkie inwestycje, tak? Czyli te wspomniane gminne. Znaczy to jest niska stopa inwestycji. Ale inwestycje prywatne, gminne, publiczne i tak dalej. Wielka porażka założeń strategii odpowiedzialnego rozwoju. To jest rząd wielkości 20%. Czyli to oznacza, że z tych 4 bilionów my inwestujemy rocznie około 800 miliardów złotych we wszystkie rodzaje inwestycje. W związku z tym to wydają się wielkie liczby, tak? To wydają się wielkie liczby, ale jak z perspektywy spojrzymy sobie, że to jest rozłożone w czasie, czyli te inwestycje na przykład kolejowe, te 210 miliardów złotych, to jest rząd wielkości 15 lat i podzielimy to sobie przez te 15 lat, to mówimy już o kwocie 12-13 miliardów złotych
rocznie. Jak porównamy to do naszej całej zamożności, czyli tych 4 miliardów PKB i tych 800 około miliardów, które wydajemy w inwestycje, no to widzimy tę skalę. Czyli to nie jest tak, że to nas może rzeczywiście przewrócić. To już na samiutki koniec takie pytanie, do którego zainspirował mnie wpis ekonomisty Marcina Kędzierskiego na Twitterze, czy na X w tym momencie, a na X, gdzie powiedział tak jasne, ja się przysłuchuję tej debacie o CPK, nie znam się na infrastrukturze, to nie mam takiej twardej opinii, ale jeżeli to ma być prorozwojowe, to może warto się zastanowić, po co w ogóle nam ten rozwój. I Marcin jest znanym degrowthowcem, czyli zwolennikiem teorii, że należy skurczać gospodarkę, a nie ją rozwijać i budować, więc... Czy skurczać, tylko chyba mówi o jakości tego rozwoju. To pewnie tak... Uważa, że tak się da zrobić, tak to ujmijmy. Tak? To jest dosyć kontrowersyjna teza. Natomiast pytanie, czy ideologicznie faktycznie jakby tak spojrzeć na cel tych polityk europejskich, czyli ograniczanie emisji CO2, przypomnijmy, do właściwie zera, koniec końców, czy ideologicznie projekt Polska chce przyspieszać, a nie spowalniać, zwiększać dynamikę wzrostu PKB, jest z tym spójny. Czyli czy te ciśnienia, te napięcia, które teraz obserwujemy, jeżeli chodzi o nasze projekty infrastrukturalne, gdzieś na tym obrazku czy nie można ich na tym obrazku umiejscowić, że to nie jest do końca, nie mówię o teorii spiskowej, ale taki, że to nie jest do końca przypadek, bo nie wszystkim po prostu zależy na wzroście PKB. Nie wszyscy czują taką potrzebę. W Unii Europejskiej właściwie coraz mniej. Mówię o nie o ludziach zwykłych. Mówię o decydentach. W związku z powyższym też nasi kolejni rządzący, ten rząd obecny, kolejny, nie będzie poddawany takiej presji ze strony Brukseli, żeby faktycznie zróbcie coś z tym swoim krajem, bo wiadomo, że jak będziemy wszyscy się rozwijać, to lepiej niż jakbyśmy się nie rozwijali, jedni drugich popychają do góry. Nie ma takiej filozofii w tym momencie. Filozofia to jest zielona transformacja, zeroemisyjność i próba pogodzenia tego ze wzrostem. Czy nie widzisz takiej koncepcyjnej, ideologicznej rozbieżności między politykami klimatycznymi, a pomysłami na infrastrukturę w Polsce? Dlatego, że widzę, że rzeczywiście w realiach to wygląda zupełnie inaczej. Jest bezwzględna konkurencja o zasoby pomiędzy wszystkimi krajami narodowymi i to jest po prostu oczywiste i jasne. Nawet te polityki ponadnarodowe tak naprawdę, jak tam poskrobać do końca i tak dalej, zawierają w sobie też te elementy właśnie tych narodowych interesów. Polityka klimatyczna, kto jest największym producentem na przykład turbin wiatrowych. Zobaczmy sobie, kto ma tę technologię. Dziwnym trafem nikt nie mówi o zamykaniu lotnisk, czy to w Monachium, wielkiego hubu przesiadkowego, czy we Frankfurcie, w Berlinie, wiadomo, powstało nowe lotnisko, więc to ideologia sobie ideologią, natomiast my jako obywatele mamy prawo oczekiwać, zwłaszcza w Polsce, kiedy odrabiamy te zaległości po komunie i po zaborach, że będziemy się rozwijać. Rozwój daje po pierwsze wolność wyboru, rozwój daje dobrobyt, czyli też komfort życia i rozwój daje też bezpieczeństwo. O tym nie wspomnieliśmy, ale też wątek przy CPK też się wyświetla. I jest tym przesłaniem dla... A bezpieczeństwo, z kolei wracamy, daje nam to, że możemy realizować swoje marzenia, że możemy mówić po polsku, że możemy też asertywniej zachowywać w stosunku się do agresora, odstraszać tego agresora i żyć po swojemu. Więc może tam ktoś gdzieś w Portugalii albo w środku Hiszpanii, trochę inaczej położony geopolitycznie, może sobie takie snuć różnego rodzaju gołąbkowate idee. Natomiast my jesteśmy tu, gdzie jesteśmy i bez rozwoju tak naprawdę możemy być wskazani nie tylko na tak naprawdę na flautę, czyli na brak tutaj poprawy jakości naszej życia, ale wręcz na egzystencjalne zagrożenie naszej państwowości. Tą piękną apologią rozwoju prosto w twarz wszystkim zwolennikom degrowth, czyli dewzrostu, kończymy dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, jeśli dobrnęliście już aż do tego momentu rozmowy, czyli do końca, to zachęcam jeszcze do zasubskrybowania, zalajkowania, skomentowania tego filmu i podzielenia się nim ze znajomymi.